Cześć, witajcie. Dzisiaj 8 grudnia 2022 roku, czyli 40. urodziny obchodzi Mercedes 190. Dokładnie 8 grudnia roku 82 został zaprezentowany. I żeby mu nie było smutno na tych 40. urodzinach, to postawiliśmy go koło jego rodzeństwa. Na początku bardzo serdeczne podziękowania do pana Darka za udostępnienie mi 190. No a jeszcze większe podziękowania do Krzysztofa, który jak widzicie udostępnił mi swój plac. Hotel, restauracja Słoneczna Jarocin, pamiętacie, sponsor naszej nagrody, w którymś tam odcinku zalosowaliśmy nagrodę. Do niego należy ta 124, 126 i mówi, jak przyjedziesz na 124 i 126, bo umawialiśmy się z nim kilka dni wcześniej, że zrobimy urodziny 190, to pokażę ci jeszcze małą niespodziankę. I ta niespodzianka stoi tam na końcu, czyli pagoda, ale o pagodzie zrobimy osobny odcinek. Ta niespodzianka mnie zaskoczyła. Moje informacje na dzień dzisiejszy są na tyle szczątkowe, że nie chciałbym tego odcinka zepsuć. Jestem już umówiony na odcinek i pewnie w przyszłości on się ukaże. Pagoda jest 280, jak widzicie, spójrzcie, jak się prezentuje wnętrze, jest po prostu śliczna, ale nie chcę tutaj dzisiaj jej prezentować razem z tamtymi, bo raz, że nie jestem na nią przygotowany, nie chciałbym czegoś zepsuć, a dwa, że ten odcinek był niesamowicie długi, a po trzecie, to jest tak nietuzinkowy już w dzisiejszych czasach samochód, że zrobię o nim osobny odcinek. 190, 2 litry benzyna, wariant 118-konny, jak widzicie, tak się prezentuje pod maską. Obok 124, którą Krzysztof niedawno zakupił, 2,5 litra diesel, 113 koni. W taki oto sposób się prezentuje, wiadomo, przestrzeń większa, bo auto większe. No i SK 126, 380, czyli 3,8 litra V8, 204 konie. Swobodna przestrzeń, duża przestrzeń, swobodny dostęp i powiem, że w bardzo ładnym stanie zachowana. Patrząc na te samochody, nie da się nie znać ich marki. Nie da się tej marki pomylić, patrząc na te trzy modele z żadną inną. 126 wiadomo na rynku od 79 roku do 91. To jest 84, czyli przedlift. 124 to już na E-klasie, czyli polift. 94 rok to już jest końcówka produkcji. I 190 z roku 90, czyli też polift, na rynku od 82 do 93, czyli mnóstwo lat produkcji. Ale klasyczna linia Mercedesa zachowana, choć patrząc na nie z boku, to 190 kształt klina o wiele nowocześniejszy, aniżeli 126. Wiadomo, kilkanaście lat różnicy między projektami, zmiana stylistyki. Nie zmienia to faktu, że wszystkie trzy samochody o pięknych liniach. I wnętrza. Rzut okiem do 190, przypomnę W201, spójrzcie w jak nienagannym stanie ten egzemplarz zachowany. Panie Darku, nie wiem jak ktoś ten samochód doczyścił, ale ja wielokrotnie sprzątałem samochody, nigdy nie udało mi się moich samochodów tak wysprzątać. Spójrzcie jeszcze jak wygląda tapicerka. Tu jest akurat motyw niebieski, idealny stan, podłokietnik, notabene podłokietnik znajduje się w takim miejscu, w jakim powinien być. Jak jechałem, to pozycja ergonomiczna, we współczesnych samochodach nie zawsze tak potrafią ułożyć podłokietnik. Boczek drzwi również nic nie poniszczony, no przy tym przebiegu ten samochód po prostu perfekcyjnie się prezentuje. No i odniosę się do ilości miejsca Baby Benz. Z przodu pozycja jak najbardziej wygodna, delikatnie przy moim wzroście. Przypomnę po raz enty 1,88 m gdzieś tu, o ten tunel środkowy wadzę. No i ten fotel, który rozpieszcza 4 litery, ten fotel sprężynowy. Perfekcyjny. Myślę, że z przodu nikt nie będzie narzekał na ilość miejsca na wysokości głowy również. Przyzwoite trzymanie boczne, choć nie jest to fotel sportowy. Znacznie gorzej w 190 jest z tyłu. Ale kto by chciał tu jeździć z tyłu? Ja tu nigdy z tyłu jeździć nie chcę i nie zamierzam. I powiem tak, przy moim wzroście, jak fotel widzieliście, był ustawiony tak do mojej postury, to na styk. Stopy mieszczą się pod fotelem na styk, kolana na styk praktycznie przecierają, głową trę o pod sufitkę. Na szerokość jest też niewiele miejsca, ale myślę, że trzech pasażerów mojej postury na krótkim dystansie by się zmieściło. Nie bardzo wiadomo, co zrobić z głową. No to tak do 1,70 m, wyżsi raczej nie. No 190 z tyłu, dużej przestrzeni nie ma. Jak to w Mercu, apteczka z tyłu na podszybiu. Ukształtowanie oparcia tylnej kanapy, notabene takie bardzo ergonomiczne. No i jeszcze raz przypomnę, wiadomo, że z tyłu niekoniecznie musieli pasażerowie jeździć, ale jakość tapicerki w tym konkretnym egzemplarzu po 32 latach wręcz perfekcyjna. Tak przy okazji, mała dygresja, czasami ci, którzy ze mną korespondują, pytam się skąd biorę informacje na temat danych samochodów. Powiem tak, chylę czoła przed tym panem, pan Zdzisław Podbielski. Ja dorastałem czytając te książki, od dzieciaka ojciec je kupował w Jarocinie w księgarni na rogu, jak tylko były dostępne. To jest akurat z roku 87. Spójrzcie, jaki papier gorzej, jak toaletowy, ale u mnie na strychu cały czas leży i lubię od czasu do czasu do niej zajrzeć. Pojazdy Republiki Federalnej Niemiec. Tutaj autor rozpisuje się na temat różnych samochodów, na temat Mercedesów również. Mój tata jak to przeczytał i się dowiedział, że tu było 5 wahaczy na jedno koło z tyłu, to się łapał za głowę, jak mogło być 5 wahaczy. Ten pan to tutaj świetnie opisał, nawet rozrysował schemat, jak to wyglądało. 5 wahaczy z tyłu. Przypomnę, że w 190 w ogóle było opracowanych z tyłu 70 rodzajów zawieszeń.
koszt opracowania tych zawieszeń nie podali, ile set tysięcy marek zachodnio-niemieckich wtedy, ale podali, że sam koszt zawieszenia był droższy aniżeli opracowanie W202, czyli pierwszej generacji C-klasy, która notabene dopiętnie dorastała 190. Także w tej pozycji książkowej znajdziemy mnóstwo informacji na temat S-klasy W126. Te zdjęcia wyglądały kiepsko, ale informacji było sporo. I co ciekawe, autor się mocno rozpisał o SEC-u. SEC, S i C powinniśmy to czytać, a my to czytamy jako SEC. W Polsce podobno błędnie, ale od dzieciaka czytam SEC i nie mam zamiaru tego zmienić. I różne ciekawe informacje na temat tych samochodów naprawdę w tej książce są podane. Tu dalej już jest 190. Książka jest z roku 87. Nie wiadomo, kiedy ją cenzura dopuściła do druku, ale nic nie wspomniał jeszcze w tym wydaniu na temat W124, który wiadomo, jak pojawił się znacznie 2-3 lata wcześniej, to myślałem, że jakieś informacje tu by już mogły być umieszczone. Natomiast nic na temat 124 jeszcze nie było i 380 SE, to jest akurat na przykładzie innego modelu, ale ta sama moc, 204 konia, 150 kW, więc widzicie, z takich pozycji literaturowych często biorę swoje informacje do testów. I powiem tak, w niektórych filmach na początku, z rok, dwa do tyłu jeszcze mówiłem, pedał przyspiesznika, to właśnie w tej książce była informacja, że jest to pedał przyspiesznika, niektórzy się dziwili, co to za określenie. Tak, autor, przed którym jeszcze raz chylę czoła, nazywał pedał gazu umownie. Jak chodzi o nowsze pozycje literaturowe, to legendarne niemieckie samochody i to właśnie w tej książce jest informacja, że 190 została zaprezentowana 8 grudnia, bo informacje w internetach są różne i tam są ludzie, którzy wiedzą 100 razy tyle na temat Mercedesów, co ja, ale nigdzie w internecie nie znalazłem informacji na żadnych filmach na YouTubie, że Mercedes 190 został zademonstrowany po raz pierwszy 8 grudnia. Niektórzy ludzie opowiadają, że w roku 82 już był bezproblemowo dostępny. No nie tak do końca. Zaprezentowany 8 grudnia. Pierwsze egzemplarze ludzie odbierali przed Bożym Narodzeniem roku 82. Także znaleźć samochód 190 z roku 82 jest bardzo trudno i to bym powiedział, że jest biały kruk. Tu właśnie jest informacja. 8 grudnia 82 na rynek trafił Mercedes W201, czyli 190. A notabene spójrzcie, co jest na zdjęciu. Reklama BMW trójki. Wiadomo, ten samochód z BMW trójką E30 w tamtych czasach konkurował. I tu mnóstwo informacji o Baby Benzu, że około 1 900 000 egzemplarzy zostało wyprodukowanych. 1 879 000 chyba dokładnie. Różne wersje. 2-3-16, która niby konkurowała z M3. Tu jak widzicie Klaus Ludwig, pierwszy AMG, który startował w DTM-ie, czyli Deutsche Tourenwagen Meisterschaft, Mistrzostwa Niemiec Samochodów Turystycznych. To również taka informacja, że pierwszy AMG w DTM-ie wystartował 14 maja 89. Niekiedy inne informacje w internetach można wyczytać. Zakładam, że to słowo pisane, które znajduje się w książkach, jest bardziej wiarygodne, więc jak coś czytam i podaję, to podaję generalnie z takich pozycji literaturowych. Tu dalej cały proces opracowania 126, komory aerodynamiczne, wtedy jeszcze deski kreślarskie. Spójrzcie, koncept już był w roku 77, 12 marca. Wiele lat samochód opracowywany, najbardziej udana SK, jak tutaj ten autor pisze. Około 900 000 egzemplarzy, tam było 900 z hakiem, z tego co pamiętam. I czego się dowiedziałem, czego nie wiedziałem wcześniej, bo to, że poduszka debiutowała w 81 w S-klasy, to wszyscy wiedzą, jako air cushion, a nie airbag, ale w wersji na Stany Zjednoczone 300 SD w latach 85-87 już miała filtr cząstek stałych. Tego wcześniej nie wiedziałem, dopóki nie kupiłem tej książki w roku bodajże 2011. Jest to książka z 2009, a polska edycja rok 2010, ale nie przedłużam, wracam do samochodów. No i jestem na pokładzie 124, to już jest wersja na E-klasie, ta pochodzi konkretnie z roku 94. Krzysztof ją zakupił kilka dni temu, jak się umawiałem z nim na recenzję, chciałem 190 porównać ze 126, to mówi, mam już 124. Nie patrzcie, że nie jest tak idealnie jeszcze jak 190, po prostu ona jeszcze nie zdążyła być tak przygotowana, odrestaurowana i wysprzątana jak tamten. Notabene wskazanie licznika 445 000 km. Nie jesteśmy w stanie potwierdzić, czy to jest przebieg, czy wskazanie. Patrząc na kierownicę, która jest łysa, to te wartości mogą być różne. W każdym razie na liczniku 445 oczywiście miejsca znacznie więcej aniżeli w 190. Baby Benz był ciaśniejszy. W Baby Benzu ręczny konwencjonalny. W 124 wiadomo, ręczny po mercedesowsku, czyli lewy skrajny pedał i zwalniak ręcznego tu w postaci, o właśnie, takiej dźwigienki się znajduje. Notabene nie jest poniszczony, żadne plastiki poniszczone nie są. Drewno też jest w przyzwoitym stanie. Także myślę, że jak go wypierze, wyczyści, mały detailing, to samochód będzie cieszył oko. Gdy wsiądę za siebie, jest znacznie lepiej niż w 190. Według dzisiejszych standardów te samochody są w tym segmencie jeszcze znacznie większe, no ale tu powiedzmy już nie wadzę kolanami o fotel. Stopy też mają więcej miejsca. Na wysokości głowy jestem łysy, więc przycieram łysiną o podsufitkę. Wyżsi ode mnie po prostu by tutaj tarli. Ale na szerokość też miejsca znacznie więcej. Chociaż przy moim wzroście to no niestety się tu nie zmieszczę, ale tu trzy osoby z tyłu podróżują swobodnie w porównaniu ze 190. Tak samo ta
tkanina obiciowa z tyłu jest w nienagannym stanie, więc jak tylko Krzysztof ją wypierze, to myślę, że będzie perfekcja. I to, co tam w 190, apteczka w schowku i składane przyciskiem tam na konsoli środkowej zagłówki z tyłu. No i 126 S-klasa. Już po takiej dosyć dużej renowacji przeprowadzonej przez Krzysztofa, notabene pięknie w środku zachowana, tu nic nie jest, też poniszczone, popękane, te drewniane dekory w ładnym stanie. Ster, spójrzcie jaki ster, jak 190, nic nie wytarty. Tu wskazanie licznika 524 tysiące, czyli to, co mówię jadąc 190, do pół bańki ta kierownica absolutnie nie nosiła znamion wytarcia i to nie są puste słowa, spójrzcie, 524, a też historia tego samochodu nie jest znana. Dwa lata temu został sprowadzony z Niemiec, Krzysztof kupił go rok temu od pewnego Polaka, który zajmuje się właśnie importem ładnych egzemplarzy tej marki. Ponad pół bańki, kiera jak nowa. Radio prawdopodobnie z epoki Becker, wiadomo, Mercedes, Mexico. Samochód, przypomnę, rok 84, czy to jest oryginał z 84 roku, nie wiem. Tutaj fani Mercedesów, którzy bardzo mocno udzierają się gdzieś na forach, mogą to w komentarzu potwierdzić bądź zaprzeczyć. W każdym razie takie radio w tym samochodzie było, jak Krzysztof go kupił. No i siedzę z tyłu w SC, no to synonim przestrzeni i luksusu. Głową absolutnie nie wadzę, stopy wchodzą swobodnie, miejsca dużo. Jak dla kogoś było mało, to jeszcze mógł sobie wybrać wersję przedłużoną, czyli longa, o oznaczeniu literowym, 3-litrowym L. To jest 380 SE, long to 380 SEL. My to zawsze czytamy SEL, powinno się czytać każdą literę osobno, podobno. W każdym razie dla mnie miejsca aż nadto mega wygodna kanapa, znacznie wygodniejsza niż 190 i 124. Sądzę, że jeszcze więcej tych mercedesowskich sprężyn tu się znajduje. Tu oczywiście trójka pasażerów bez problemu się zmieści. Ja również tak na styku miejsca, ale głową nie wadzę. Ukształtowanie oparcia kanapy podobne jak w tamtych. Tutaj podłokietnik, przebicia nie ma. Tu już są, spójrzcie, dwa schowki na podszybiu. Jeden na apteczkę, drugi na rzeczy, które sobie dowolnie tutaj wrzucisz. Ten konkretny egzemplarz nie ma z tyłu zagłówków, jak widzicie. Tak się prezentują pupy naszych dzisiejszych Mercedesów na urodzinowym party 190, 126, 124, 201, czyli 190. Widać tam ponadczasową linię klinowatą 190 z tyłu. Jest ona znacznie nowocześniejsza aniżeli 126. Na 124 w tym wypadku już na E-klasie, czyli Polift, prezentuje się równie dojrzale, doskonale co 190. No, w dużej mierze stylistycznie była na tamtym modelu wzorowana, choć nie za każdym razem Mercedes o tym chce wspominać. 190 na ogumieniu 195-60 R15, taka ładna alufelga. Nie jest ona zapewne oryginalna, nie wierzę w to. Zakładam, że pan Darek sobie ją po prostu dokupił i założył. Notabene w perfekcyjnym stanie te wszystkie cztery felgi na tym samochodzie. 124 na stalówce i na oryginalnym mercedesowskim kołpaku. Rozmiar ogumienia 195-65-15. I S-klasa, również stalówka, również kołpak. Rozmiar ogumienia 195-70-14. I spiżarnie dzisiaj prezentowanych wozów 190, 410 litrów. Tak się prezentuje kufer. Egzemplarz z roku 90. Spójrzcie, zapasówka jeszcze oryginalna, przykryta takimi plastikami. Z lewej i z prawej strony takie zagłębienia na drobne przedmioty. Notabene cały kufer tutaj z jednej i z drugiej strony. Nie ma tutaj gołej blachy, tylko takie są plastiki, które pewnie z biegiem czasu mogą żyć własnym życiem i wydawać różne dziwne dźwięki jadąc po dziurach. Kufer 124. Rok 94, 520 litrów, czyli sporo większe aniżeli 190, wiadomo, auto większe. Taki sam plastik jak w tamtym wozie. I zapasówka. I tu również porządek wszędzie z tyłu, gdzie podłużnice, żadnego bałaganu tu nie ma. Przy czym tam był plastik, a tu już widzicie, jest taka wykładzina Fields. I to myślę chyba jest lepsze rozwiązanie. To na pewno hałasu robić nie będzie. No i kufer Eski z roku 84, przypomnę, W126, 550 litrów, wyściełany filcem dookoła. I tu się znajduje nie plastik, a płyta, zapasówka i lewarek zamocowany w taki sposób. Pamiętam, jak wprowadzili do sprzedaży te różne modele na szerokiej listwie Mercedesa. Każdy chciał mieć na szerokiej listwie, ona rzeczywiście pięknie zdobi, ale w każdym z nich pod tą listwą później robił się bałagan, czytaj ruda. Tak samo pod listwą 124 na E-klasie i 126, inny kształt listwy. Wiadomo, nieco inna epoka, ale też tam różnie bywało i wiem, że przy renowacji tego egzemplarza to tam właśnie były największe problemy.
Ustawiliśmy je równo w linii z tyłu, żebyście mogli sobie porównać ich wymiary zewnętrzne. Jak, o ile dłuższa jest 126 od 124 i 190. Wiadomo, suche dane katalogowe można o nich przeczytać, ale już przejdźmy, żeby sobie to optycznie zobaczyć. Jak wiadomo, 126 najdłuższa, 4995 mm, wersja przedłużona jeszcze o 13 cm dłuższa. 124 474, a 190 442, jeśli chodzi o długość tych samochodów. I tak one różnią się wielkością, patrząc na nie właśnie sobie, wszystkie trzy stojące obok siebie. I nasze recenzyjne dziury drillinga, kocie łby, wyrwy, jak to zwykle w większości odcinków. Podróżujemy sobie tym legendarnym wozem w dniu jego 40 urodzin z prędkością 40 na godzinę. Troszkę trzeszczy nam tutaj deska rozdzielcza, no ale ten egzemplarz 32 lata. Natomiast komfort jazdy wspaniały, zresztą tu niewielki przebieg, jeszcze to siedzenie na sprężynach. No, podróżujemy wozem, który w czasie swego debiutu miał najlepsze na świecie zawieszenie z tyłu i zresztą przez wiele lat tak pozostawało. 5 wahaczy na jedno koło. Wielowahaczowe zawieszenie, później zwane systemem Multilink. Chciałoby się we współczesnych czasach mieć tak odfiltrowywane nierówności, jak robił to ten samochód. No mówię, ten egzemplarz troszeczkę mi tutaj skrzypi z deski rozdzielczej, ale wybaczcie, ma 32 lata, zazwyczaj jeździmy samochodami znacznie młodszymi. Spójrzcie na tą kierownicę, 125 tysięcy przebiegu, ona musi tak wyglądać. Do 500 000 one generalnie wyglądały jak w nowym samochodzie. Często w czasach handlu samochodami, gdy patrzyłem na giełdach samochodowych, te samochody miały wskazania licznika rzędu 200 kilkadziesiąt tysięcy kilometrów. Koniec lat 90., początek 2000. Nie ustawiali już im tradycyjnego 160 czy 180, robili znacznie więcej, ale kierownica była łysa i mówili, że pewnie pH skóry było fatalne u właściciela i ta kierownica się zużywała, więc zakładam, że właściciel musiał pocić się kwasem, bo ta kierownica jest zrobiona z takiego materiału, że żaden pot ze skóry przeciętnego człowieka nie był w stanie jej zużyć, więc jak już w tym miejscu była łysa, a wskazanie licznika pokazywało, załóżmy, 250 tysięcy kilometrów, to mogłeś sobie obrać, że jest to razy 3, bo wcześniej one w takim stanie nie były. Nie były łyse po prostu, musiały wyglądać tak jak tutaj. Tu jest bardzo wysoce prawdopodobne, że jego przebieg to 125 tysięcy, tak jak wskazanie licznika. Obecny właściciel jeździ nim 17 lat. W tym okresie pokonał 5 tysięcy kilometrów. Samochód był przez niego sprowadzony z Niemiec tylko po to, żeby go cieszyć. I tak też jest do dnia dzisiejszego, okazjonalnie od czasu do czasu się nim przejedzie, żeby po prostu wszystkie mechanizmy mogły się toczyć, żeby nic się nie zastało, nie zestarzało. Garażowany, nakryty i w pięknym stanie. Nawet dzisiaj po tylu latach, wierzcie mi, że bardzo przyjemnie się tym wozem jedzie. No jak współczesnym samochodem. Czy te samochody wobec tego miały jakieś bolączki? No chyba najgorszym rozwiązaniem w tych samochodach to były jednak jednostki pod maską zainstalowane ze wtryskiem Kadjetronic, czyli mechaniczny wtrysk Boscha. To takie było chyba najgorsze rozwiązanie, jak chodzi o 190, ogólnie o Mercedesa, a 190 to chyba jedyna wada. Sprawiały one problemy, a dzisiaj to już ze świecą szukać fachowca, który potrafi ten system wyregulować czy naprawić. To jest kłopotliwe rozwiązanie. Wiadomo, najtrwalsze były diesle, ale one generalnie już dokonały swojego żywota. Bo z racji tego, że były pancerne i nieśmiertelne, to po prostu pokonywały takie przebiegi, że do dzisiaj jest ich bardzo niewiele, a jak są, to generalnie w stanie już skatowanym, zajechanym. Łatwiej, o wiele łatwiej trafić niezniszczoną benzynę, tak jak na przykład tutaj, bo one po prostu nie pokonywały aż tak wielkich dystansów jak diesle. Wjeżdżamy na S-kę, ale absolutnie nie będziemy go katować, nie po to ten samochód jest kupiony, on ma cieszyć swojego właściciela, także próba dynamiki, ale spokojnie. Tu przypomnę wariant dwulitrowy, 2 litry benzyna w odmianie 118 koni, tam było kilka różnych odmian, połączony z automatem, więc swobodne przyspieszanie. Aczkolwiek jak widzieliście, pedał przyspiesznika poszedł nieco w podłogę, to samochód sobie zredukował i powiem, że naprawdę wymiata. Wielokrotnie jeździłem dieslami, to jechały kiepsko, a ten się, kurczę, zebrał bardzo ładnie, bym powiedział. O, 120, 3,5 tysiąca obrotów na obrotomierzu. I jadę, jakby ten samochód miał 3 lata, a nie 32, elegancko, dostojnie, jak współczesnym samochodem. I tak z czystej ciekawości za chwilę zamilknę, powiem, że samochód 0,33, współczynnik oporu aerodynamicznego doskonale dopracowany, aczkolwiek w tym konkretnym egzemplarzu słyszę huczenie opon. Jak widzicie, średnio 67 dB,
ale najbardziej w nim słychać opony. Poza tym powietrze w nieznacznym stopniu, jednostki napędowej przy tej prędkości wcale nie słychać. Natomiast samo prowadzenie na drodze szybkiego ruchu i jazda tym wozem, to wierzcie mi, prawdziwa przyjemność. Co, 190 już pojeździliśmy, bo to jej party urodzinowe, to teraz jedziemy 124, bo jak to się poczciwym baleronem w dieslu nie przejechać? Jak to poczciwy klekot 2,5 diesel 113 koni, połączony w tym wypadku tu akurat z manualem, często wiadomo, były preferowane diesle z automatem. W Mercedesie w tamtych czasach mówiło się, w Polsce o tych Mercedesach mówiło się, że one są na leniuchu, tak się mówiło o automatach. No nie sposób nie słyszeć, że klekot pod maską, te pięciocylindrowe jednostki Mercedesa uchodziły za najbardziej pożądane. Mówiło się, że 2,5 litra diesel to jest mega twardziel, świetnie wyważony i potrafi spokojnie ponad milion zrobić. No tak się o nich mówiło, zresztą ten samochód w dobrej kondycji technicznej utrzymany do dnia dzisiejszego. Można tych samochodów nienawidzieć, to jest też grupa ludzi, która nienawidzi tych Mercedesów z tamtych lat i w ogóle mówi, jakie to one są tępe, ociężałe itd., itd. Ale pokażcie producentów, którzy robią samochody tak dobre technicznie i tak trwałe, które po 30 latach, tak jak te egzemplarze, jeżdżą jak samochody współczesne, nie są skorodowane, są sprawne technicznie. No to tak, nie jestem do końca przekonany. Toyota robi świetne samochody, ale blacharsko się nie może zrównać. Pewnie w 1989 roku, jak debiutował Lexus, to te samochody już śmiało konkurują jak równy z równym, a wielu fanów Lexusa mówi, że te auta są lepsze od Mercedesa. Nie mi rozstrzegać, kocham Mercedesa, lubię Lexusa. Natomiast jak chodzi o trwałość samochodów z lat 80., to ja uważam, że jednak gwiazda wyprzedzała wszystkich o całą epokę. Troszkę goniło ją Audi w tamtych czasach, w pewnych modelach nawet ją przebiło, a poza nimi długo, długo nie było nic. No i próba dynamiki 124 na E-klasie 250 diesel. One tak fajnie zawsze ryczały, pamiętam z dzieciństwa, jak był pedał wciśnięty w podłogę, więc trzeci bieg, 50 na godzinę, koniec odcinka dojazdowego. Wciskam pedał w podłogę. Zaczyna ryczeć, niewiele się dzieje. Ale jedziemy po 4000 obrotów, stówka na trójce, czwórka. Tu mnie blokuje ciężarówka i muszę przerwać wyprzedzanie, bo auto na lewym pasie. Aj, no nie udała się ta próba dynamiki, ale nic, jadę dalej. Stówka, czwarty bieg, 110, czwarty bieg. 123,5 tysiąca na czwórce. Zapinam piątkę i rozkoszuję się jazdą. 2600, 2700 na obrotomierzu. Czysta przyjemność jazdy takim starym wozem. No i spójrzcie, jak przyjemnie się jedzie 124, przecież to nie jest nowe auto, a jedzie się nim całkowicie jak współczesnym. Bujłem się nim do 120, wariant, pięciobiegowy manual, 120 na budziku, 2700 obrotów na obrotomierzu i już milknę i patrzcie na hałas. Średnio było około 63 dB. Takie były wartości hałasu do tych samochodów w tamtych czasach. Słychać, że diesel pod maską, powietrza opływającego samochód praktycznie nie słyszę. Gdzieś tam delikatnie słyszę jakieś delikatne buczenie. Sądzę, że to opona, niekoniecznie łożysko. Tak uważam, że. Ale jazda nim 120 to jest przyjemność. Prowadzi się bardzo pewnie, mimo swojego wieku i przebiegu czy wskazania licznika nie najmniejszego. W tym zawodzie rzeczywiście, tak jak mówili ludzie, którzy mieli je kilkanaście lat temu i pokonywali nimi duże dystanse, po prostu odpoczywasz w trasie. Układ zegarów konserwatywny, jak w większości Mercedesów, przy czym tutaj już termometr cyfrowy, notabene auto było myte i troszkę po myciu pewnie dostał wody, bo pokazuje minus 1, a przecież czytam minus 1, dzisiaj jest plus 7 stopni. Ciśnienie oleju, wskazanie paliwa, temperatura i tu coś się dzieje z temperaturą, bo jeździmy nim od pół godziny, a jeszcze nie drgnęła, więc pewnie jakiś błąd czujnika albo błąd tutaj tego wskaźnika temperatury nie pokazuje. Zegar, obrotomierz, klasyka gatunku. Tutaj drewno to również klasyka gatunku, pokrętła, nie wszystkie marki w tamtych czasach jeszcze miały pokrętła, niektóre suwaki, Mercedesy już pokrętła, wszystko czytelne, zrozumiałe, to drewno jak widać tu już jest delikatnie spękane z wiekiem czasu, to jest na E-klasie, czyli nowszy egzemplarz, dostępne były już wtedy poduszki zarówno kierowcy, jak i pasażera i ten egzemplarz jest w nie wyposażony, chociaż z tego co pamiętam chyba poduszka pasażera nawet na E-klasie nie była w standardzie, ale skorygujcie mnie w komentarzu, jeśli to nie jest prawidłowa informacja. Wydaje mi się, że na E-klasie 250 miała w serii poduszkę kierowcy, a poduszkę pasażera tak czy tak miała za dopłatą. W kwestii komfortu rzeczywiście te samochody dzisiaj nie mają sobie równych. Współczesne samochody to plastik, fantastik w większości, tanio wykonane. Przy produkcji tych samochodów nie żałowano nakładów na ich opracowanie, na ich produkcję, na materiały użyte do wnętrza, co po wielu latach
widać w dalszym ciągu można eksploatować te wozy. Tu chociaż ster łysy, więc nie wiemy co tu za przebieg. Ja lubię tę motoryzację. Nie mówimy dzisiaj szczegółów technicznych o tych samochodach. Ten odcinek trwałby całe wieki. Pokazujemy w nim trzy samochody. Osobno o tych samochodach jest mnóstwo, setki filmów w internecie. Tam już chyba powiedziano wszystko. Także my tylko je prezentujemy. Jak one wyglądają, stojąc obok siebie. Party urodzinowe 190, więc rozkoszujemy się jazdą. I za chwilę wsiadamy do 126. No i ruszyliśmy 126. No jest smog, macha wielka, oczywiście celownik na masce. Tak jak w każdym egzemplarzu Mercedesa z tamtych lat. Ale tutaj to już jest smog. V8 pod maską, macha wielka, ryczy głośno. Pięknie zachowany egzemplarz. Pomimo tego, że ponad pół bańki na blacie. I ruszamy. Ta SK to jedzie jak nowy samochód. Nie jak 38-latek, a jak 8-latek. I nawet nie wiem, jakby jechał, gdyby miał nie 524, a 124. On w tym momencie jedzie po prostu jak samochód praktycznie nowy. I dlatego wierzę w to, co mówią znawcy branży motoryzacyjnej, znawcy Mercedesa, że 126 to był najlepszy Mercedes w historii, jeśli chodzi o komfort jazdy. Potrafię w to uwierzyć. Ten egzemplarz to wręcz płynie. Powiem, że lepiej się nie jedzie niż 124. No wiadomo, to jest SK, ale przecież konstrukcyjnie jest o wiele starsza, a płynie niesamowicie. I znów mała dygresja dla tych, którzy nienawidzą Mercedesa. No to pokażcie mi samochód, który ma 38 lat, 40 kilka od debiutu rynkowego, ponad pół bańki na blacie i jest zachowany w takim stanie, zarówno wizualnym, blacharskim, jak i technicznym. Inni producenci naprawdę dużo się musieli od Mercedesa w tamtych czasach uczyć i to był dla nich, nie tylko dla nich zresztą, dla wszystkich, wzorzec niedościgniony. I szkoda tylko, że w dzisiejszych czasach tak nie jest. Wiadomo, później z następnymi generacjami wszystkich segmentów, niestety, ale było gorzej. No i wjeżdżamy tym królewskim wozem na Eskę i próba dynamiki. Musi prawa stopa zawędrować w podłogę. Przypomnę, V8, 3,8 litra, 204 konie. Nie będziemy go katować, ale jedna próba dynamiki. Dobra, pedał w podłogę. I ta niemalże 5-metrowa limuzyna mknie do przodu. I po małej chwili, jak widzieliście, 120. Muszę zmniejszyć temperaturę, mimo że już jest niski nastaw, bo grzeje jak piec, że niedługo będziemy musieli tu w środku do majtek rozebrać, żeby tu w ogóle w nim wysiedzieć. 120 na blacie, powiem tak, subiektywnie jest głośny, strasznie tu słychać szum powietrza, nie jest tak doskonale aerodynamicznie jak 190, wiadomo, wcześniej projektowane, już milknę. Wartość 72, choć powtarzam się, subiektywnie jest głośny, znaczy nie słychać jednostki napędowej, nie słychać opon, ale słychać mocno wiatr. Ale podróżuje nim się mega dostojnie, prowadzi się pewnie, a ponad pół bańki na blacie. Fotel najwygodniejszy z całej dzisiaj prezentowanej trójki, no ale wiadomo, SK to SK, klasa auta zobowiązuje. Tu wersja z 1984 roku, jak widać, jeszcze bez poduchy powierzchni dla kierowcy. Poduchy debiutowały w SC w roku 81, to był debiut światowy. W roku 87 można sobie było już zamówić poduchę dla pasażera jako opcję. W roku 87 pojawił się w 126 ASR, który w roku 90 stał się już w nich standardem. Zegary tak samo klasyczne jak w poprzednich, kontrolka od ABS-u. Nadmienię tylko, że zresztą fani Mercedesa o tym doskonale wiedzą, że ABS w 126 był standardem, bo on debiutował bodajże w roku 78 w 116. Jakość materiałów piękna, widzicie flaga Hiszpanii, ten samochód był prawdopodobnie jeździł do Hiszpanii, bo on był importowany z Niemiec, ma klimkę, klimka w tych optach była dostępna, dekory drewniane, nieponiszczone. Tu jeszcze taka mała dygresja o tych samochodach, ogólnie o Mercedesach, to co mówiłem, jest mnóstwo filmów. Tu jest takie pokrętło, jak widzicie. I to jest tak zwany fader, czyli rozdział głosu pomiędzy głośniki przednie a głośniki tylne, a często w filmach słyszę informację, że to nie jest fader, tylko regulacja głośności, czyli ciszej głośnej. Nie, 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 ciszej głośnej to tu nie było, to była regulacja głośności między głośnikami przednimi a tylnymi. I to, o co prosiłem, nie wiem, czy ten Becker jest oryginalny, z 84 roku, Becker Mexico, notabene działa, nawet się tu od czasu do czasu zaświeca kontrolka stereo, radio z wyświetlaczem. No i opuściliśmy już Jarocin i Krzysztofa, któremu bardzo serdecznie dziękuję za udostępnienie mi 124 i tej przepięknej 126 do tej recenzji. Jeszcze może mała dygresja, nie o samym samochodzie, a o radioodbiornikach. Tam pamiętacie w SC, jak jechałem, był
Becker Mexico, a tu jest Becker Grand Prix. Działa, tylko właściciel kiedyś zapalał samochód z boostera i spalił antenę elektryczną, stąd nie wysuwa się elektrycznie antena, przez to radio w tym momencie czeszczy. I co ciekawe, jeżeli jest oryginalny, to już w 90 roku w tym aucie było radio z RDS-em, tam jeszcze w SC RDS-u nie było. Wracamy 190 do Kotlina. Wyprawdziliśmy i piękne farty, myślę. Pewnie się nie spodziewałem, że spotka się z większymi braćmi. Kawał historii motoryzacji. Baby Benz ma 40 lat. 100 lat, a może nawet happy birthday. Dziękuję za uwagę. Do następnego. Cześć.